Specjalistyczny dron wspomoże Sosnowiec w wykrywaniu zanieczyszczenia powietrza. To kolejny etap walki z niską emisją w mieście. Patrol Głównego Instytutu Górnictwa wspólnie z Urzędem Miasta Sosnowiec będzie realizował pomiary w mieście. Będziemy robić mapę smogową dla miasta Sosnowca. Zaczynamy od takiego pokazu działania ekopatrolu. Ekopatrol to dwa urządzenia, dron z zainstalowaną pod dronem aparaturą pomiarową. Jest to aparatura działająca w oparciu o laserowe techniki oraz elektryczny samochód ekopatrolu z zainstalowanym na dachu zestawem urządzeń pomiarowych. Skupiamy się głównie na pomiarach pyłu zawieszonego oraz wskaźników typowych dla spalania odpadów innych niż dozwolone paliwa. Badania zanieczyszczenia powietrza wykonywane przy użyciu drona i aparatury kontrolno-pomiarowej mają m.in. pełnić funkcję prewencyjną. Również ma stworzyć nam mapę zagrożeń naszego miasta, pokazać, gdzie te zagrożenia są największe. Straż Miejska, która jest wyposażona w nowy pojazd, który również ma służyć tylko i wyłącznie do kontroli i takiej prewencji, bo te napisy, które są na nim, to właśnie po to, żeby ludzie wiedzieli, że my jeździmy, bo nie chodzi o karanie, tak? Chodzi o to, że karać tylko tych, którzy natarczywie nie chcą przestrzegać prawa. Chodzi o tą prewencję. Czy sprzęt, który zakupiliśmy, bo to, że przejęliśmy sprzątanie miasta, było dla nas też taką możliwością zakupu sprzętu, który jest napędzany elektrycznie, a nie spalinowo, po to też, żeby tą niską emisją walczyć. Walkę o lepsze powietrze wspiera również Urząd Marszałkowski, który ustawił w mieście mobilne kontenery śląskie, w których mieszkańcy otrzymają wszystkie potrzebne informacje o uchwale antysmogowej oraz wpływie smogu na zdrowie. Kontenery to taki pretekst do tego, żeby rozmawiać z mieszkańcami naszego regionu o smogu. Wkraczamy w nowy czas, w nowy sezon smogowy. To zły czas. Zły czas, kiedy oddychamy brudnym powietrzem, który sami produkujemy. Sami produkujemy w naszych piecach. Stąd te kontenery mają na celu rozpropagowanie lepszego, zdrowego trybu życia, w sensie takim, że żeby patrzeć, co spalamy, jak spalamy i jak się zachowywać po to, żeby z naszych kominów nie wydostawały się te szkodliwe substancje. Sosnowiec walczy ze smogiem od kilku lat. Miasto, chcąc poradzić sobie z tym palącym problemem, zwiększyło dopłaty na wymianę źródeł ciepła. Kiedyś w Sosnowcu za mojego poprzednika wydawano kilkaset tysięcy złotych, to bliżej tych 500 niż miliona na wymianę na źródła ekologiczne. Dzisiaj wydajemy około 3 milionów złotych. Jeszcze 3 lata temu, 3-4 lata temu zlikwidowaliśmy 500 piecy w tym roku, znaczy w tych dwóch ostatnich latach po podniesieniu tej dopłaty wymieniamy ponad 1000. Termomodernizacja osiedla Juliusz, którą przeprowadziliśmy, to też około 1000 piecy, które zostało wyeliminowanych z przestrzeni publicznej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Podstawowym dokumentem jest wniosek. Jeżeli chodzi o wnioski, muszą mieć oczywiście odpowiednie załączniki. Tymi załącznikami są warunki z gazowni, bądź zakładu energetycznego, bądź ciepłowni odnośnie przyłączenia, w zależności na co piece węglowe są zmieniane. Trzeba też podać tytuł prawny, jaki się posiada do lokalu, bądź do budynku jednorodzinnego, bo można się starać o wymianę pieców zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i lokalach mieszkalnych. Również mogą starać się najemcy za zgodą zarządcy budynku. Nie trzeba być właścicielem mieszkania, żeby się o to starać. W tym roku termin składania wniosków upływa 31 października. Zadanie należy wykonać i rozliczyć do końca listopada. Zostało więc niewiele czasu. Nowa transza dofinansowań będzie obowiązywać od lutego 2019 roku. Martyna Daczkowska, kanał 99. We'll be right back.